Drodzy neosędziowie, przyszedł czas na oddawanie pieniędzy. Zespół do spraw rozliczenia PiS zwrócił się do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, aby ten wystosował wobec was powództwa o zapłatę. O zapłatę waszego uposażenia, pensji, które żeście pobierali przynajmniej od wyroku trzech izb Sądu Najwyższego nielegalnie. Mówię tutaj do neosędziów Sądu Najwyższego i KRS-u. Oczywiście z odsetkami. Czyli krótko mówiąc, będziecie musieli zwrócić do Skarbu Państwa wasze pensje plus odsetki od każdej nienależnie pobranej pensji i lepiej zwrócić szybciej niż później, bo odsetki niestety lecą. Nadto ci sędziowie w Sądzie Najwyższym, tak zwani sędziowie, rzekomi sędziowie, neosędziowie, podszywający się pod sędziów, którzy wydawali jakieś wyroki, które stały się przedmiotem postępowania przed europejskimi trybunałami, przede wszystkim przed ETPC, których skutkiem było odszkodowanie, które płaciło państwo polskie. Również ci sędziowie, którzy nie przeszli tak zwanego testu niezawisłości i doprowadzili do uchylenia wyroków, co naraża Skarb Państwa na dalsze dodatkowe koszty, muszą się liczyć z tym, że będą pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i będą musieli te odszkodowania i te koszty zwrócić. To jest chyba oczywiste, że jeżeli ktoś zrobił jakąś rzecz złą, jeżeli ktoś naraził Skarb Państwa na jakieś straty finansowe, to musi po prostu to zwrócić. Taka jest kolej rzeczy i takie jest polskie prawo. Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Mówi artykuł 415 Kodeksu Cywilnego. Drodzy sędziowie, dobrze to znacie. Neosędziowie, dobrze znacie ten przepis. Wiedzieliście, że będziecie musieli zwracać pieniądze. Wiedzieliście, że jesteście fałszywymi sędziami. Wiedzieliście, że jesteście neosędziami. Wiedzieliście, że był wyrok trzech połączonych izb Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Wówczas była tym prezesem pani profesor Gersdorf. Od tego wyroku wiedzieliście, że nie jesteście żadnymi sędziami. Mieliście jeszcze dodatkowe wyroki, TSUE, ETPC. Wszyscy wam mówili, nie jesteście sędziami. A ja wam osobiście mówiłem, mówię tutaj do sędziów tak zwanej izby dyscyplinarnych, tak zwanych sędziów, że będą uciekać z tego budynku jak nieproszeni. I to się właśnie za chwilę będzie dziać. Proszę was, oddajcie dobrowolnie te pieniądze. Myślę, że ministerstwo będzie musiało również zwrócić się o zabezpieczenie tych kwot, tak abyście nie uronili ani złotówki, bo to są budżetowe pieniądze. One należą się społeczeństwu, a nie wam. A może będzie to też przestrogą dla tych wszystkich w przyszłości, którzy by pomyśleli przez chwilę, że mogą łamać Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, że mogą zdradzić ideały prawnicze, że mogą uczestniczyć w zamachu na Konstytucję, na demokrację, na państwo. Może będzie to przestroga dla tych wszystkich, którzy będą przechodzili następnymi pokoleniami. Przestrogą, która pozwoli uniknąć kolejnych takich przewin cywilnych czy przestępstw, jeżeli prokuratura i sąd uzna to za przestępstwo. Tak więc wpłacajcie jak najszybciej. Jeszcze mi podziękujecie,
że wam taki apel publicznie wystosowują, gdyż może unikniecie w ten sposób kolejnych odsetek. Może unikniecie odsetek od odsetek, bo przecież przy powództwie cywilnym można odsetki skapitalizować i pewnie tak prokuratoria generalna, jak będzie was pozywać, to te odsetki skapitalizuje i następnie będą się liczyły odsetki od odsetek. Takie są przepisy polskiego prawa. Tak więc, aby uniknąć tych wszystkich kolejnych kosztów, kosztów sądowych, dobrze wam radzę, oddajcie pensję, zwracajcie pieniądze, wpłacajcie jak najszybciej i przede wszystkim zaprzestańcie waszej fałszywej działalności. Nie jesteście sędziami, nigdy nie byliście sędziami Sądu Najwyższego i podejrzewam, jestem nawet co do tego absolutnie pewny, że nigdy takimi sędziami nie będziecie. Pozdrawiamy was serdecznie.